Dobry wieczór, szczęść Boże. Zapraszam na program Warto zauważyć w mijającym tygodniu. Dziś w naszym studiu redaktor Urszula Wróbel z naszego dziennika. Dobry wieczór. Dobry wieczór, szczęść Boże. Oraz redaktor naszego dziennika Artur Kowalski. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Sejm przyjął projekt dotyczący finansowania z budżetu państwa budzącej wątpliwości etyczne metody in vitro. Za projektem liberalno-lewicowej większości głosowała także część posłów Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczmy materiał. Prace nad projektem ustawy w sprawie finansowania in vitro z budżetu państwa trwały zaledwie tydzień. Koszt programu to bagatela 0,5 miliarda złotych rocznie. Liberalno-lewicowa większość przywraca przepisy, które Platforma Obywatelska wprowadziła w 2013 roku, a które w roku 2015 wycofało Prawo i Sprawiedliwość. My jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, że się z programu in vitro, którą miałem przyjemność osobiście podpisywać, będąc ministrem zdrowia, urodziło ponad 22 tysiące dzieci. Były minister zdrowia w rządzie Donalda Tuska, a teraz poseł i szef Komisji Zdrowia Bartosz Arłukowicz nie przywołał w Sejmie innych ważnych danych. Według resortu zdrowia na 2020 rok zamrożonych było ponad 122 tysiące ludzkich zarodków. Zarodków, które mają pełną informację genetyczną, to człowiek na wczesnym etapie rozwoju, zwraca uwagę Magdalena Guziak-Nowak, dyrektor do spraw edukacji Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Część zarodków poddanych zamrożeniu i później odmrożonych, żeby ewentualnie wykorzystać je do zapłodnienia, do przeniesienia do organizmu kobiety, tego zapłodnienia nie przeżyje. Liczba w ten sposób przechowywanych ludzkich istnień będzie rosła z roku na rok, co sprawia, że w większości z nich odbiera się prawo do życia. Metoda in vitro i debata wokół niej jest przez polityków nowej większości sprowadzana do emocji. In vitro to człowiek, in vitro to miłość, to szczęście, to rodzina. Tylko temu szczęściu musimy trochę pomóc. Nie ma miejsca na merytoryczną dyskusję. Zgłaszane wątpliwości co do metody in vitro uznawane są za atak na dzieci, które poczęły się w ten sposób. Koniec upokarzania dzieci, rodziców, które są na tym świecie dzięki metodzie in vitro. Kościół wobec in vitro ma jednoznaczne stanowisko, ale nigdy nie odrzuca dzieci, które zostały w ten sposób poczęte. Sprzeciw jest jednak wobec metody. Sposób przechowywania ludzkich istnień i sama metoda to podeptanie ludzkiej godności, a cel nie uświęca środków. Poczęcie nie odbywa się w czasie aktu małżeńskiego, a w laboratorium. Mamy tutaj też do czynienia z taką selekcją, w której lekarz przyjmuje na siebie rolę sędziego, ponieważ wybiera te embriony, te zarodki ludzkie, to są osoby ludzkie, dzieci na najwcześniejszym etapie rozwoju. Wybiera te tak zwane najlepiej rokujące, pozostałe w tym konkretnym momencie nie dostają szansy na zagnieżdżenie się w macicy kobiety. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zgłosili poprawkę do ustawy, która zredukuje ilość zarodków. Nasza konstytucja mówi jednoznacznie, że życie każdego człowieka powinno być objęte ochroną prawną. Tak zwane ucywilizowanie in vitro, o którym mówią posłowie PiS, zdaniem profesora Andrzeja Kochańskiego, specjalisty do spraw genetyki klinicznej i laboratoryjnej, nie ma wpływu na wątpliwości etyczne tej metody. Trzeba jasno powiedzieć, że w tej kwestii wybór jest jednoznaczny. Jeśli opowiadamy się przeciw, to nie ma miejsca na tego typu dywagacje. Sprawa jest zero-jedynkowa. Jednak część polityków PiS, w tym premier Mateusz Morawiecki, popierają przepisy w obecnym kształcie. Ja akurat jestem zdecydowanym zwolennikiem tego, aby na zasadzie dobrowolności stosować różne metody, które mogą służyć temu, aby potomstwo się pojawiło. Mamy też zjawisko takiego, no troszeczkę jak gdyby, no jakiejś takiej abdykacji z tych konserwatywnych zasad, jakiejś takiej obawy przed opinią publiczną, jakiegoś takiego próby przypodobania się, nie wiem, jakiejś poprawności politycznej. Temat trudny, bo sprawa jest delikatna ze względu właśnie na te emocje, zwłaszcza po stronie tych małżeństw, które chcą, a bezskutecznie starają się o potomstwo. Czy ta kwestia powinna być regulowana przez państwo, pani redaktor?
No, przede wszystkim należy właśnie podkreślić, że ta dyskusja jest bardzo delikatna właśnie, bo tutaj też forsuje się taką narrację, jakoby Kościół nie szanował dzieci poczętych tą metodą. Tutaj szanujemy zarówno tych rodziców, którzy borykają się, którzy dźwigają ten dramat niepłodności, a także szanujemy dzieci, które się poczęły tą metodą. Niemniej ta metoda jest nieetyczna i nie ulega żadnym wątpliwościom i tutaj badania naukowe też nie pozostawiają tutaj pola manewru, że tę metodę należy odrzucić. Co tutaj jest takie zastanawiające, czy takie bardzo mocno rzucające się w oczy, to, że to jest projekt, który jak gdyby początkuje te prace nowego parlamentu i to też pokazuje właśnie, jak bardzo ta większość lewicująca, która pretenduje do objęcia rządów, chce łamać sumienia politykom PiS-u. Nie jest to sprawa, która powinna być podejmowana właśnie przez parlament. Panie redaktorze, pojawiają się różne argumenty, jeżeli chodzi o tę sprawę. Zwolennicy metody in vitro mówią, że to jest, że chodzi o prawo na przykład do rodzicielstwa. Są też kontrargumenty, czyli właśnie mrożenie i selekcja wielu zarodków, czyli tego wstępnego, czyli dzieci na tym wstępnym etapie życia. Czy cel uświęca środki? Ale to odpowiedź jest oczywista, że nie. No, tutaj mamy taką sytuację, że właśnie pod pretekstem tego prawa do rodzicielstwa promowana jest metoda nieetyczna, to tak łagodnie bardzo mówiąc. No, ale przede wszystkim mamy do czynienia co tu dużo mówić, z napychaniem kieszeni wielkim koncernom, które w ten sposób, które taką ofertę przygotowały. No, jeżeli to wszystko ma być finansowane z budżetów państwa, to jest to dla tych wielkich firm, korporacji międzynarodowych, które przygotowują te całe procedury, mogą po prostu liczyć zyski, a ludzkie życie to... Dla nich to... Tak jak widzieliśmy w materiale, liberalno-lewicowa większość oskarża na przykład polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy sprzeciwiają się tej metodzie. Lewica, czy szerzej mówiąc liberalno-lewicowa ta część Sejmu wskazuje, że krytyka samej metody in vitro to niejako nienawiść, tak, wobec tych rodziców takich dzieci poczętych taką metodą, czy wobec samych dzieci, które urodziły się w wyniku metody in vitro. Jak odpowiadać właśnie na takie zarzuty? Bo tak naprawdę jest to dzisiaj ta debata publiczna na ten temat wygląda właśnie w ten sposób, że albo się popiera metodę in vitro, albo się jej nie popiera, jednocześnie jest się tą osobą, która nie szanuje dzieci i rodziców. Przede wszystkim tej debaty nie ma, bo słyszymy tylko jedną stronę, która próbuje zakrzyczeć prawdę o in vitro. I tak jak mówiłam wcześniej, forsuje się taką narrację, próbuje się przedstawić właśnie tych, którzy stają w obronie godności człowieka, że stygmatyzują jakoś te dzieci, czy stygmatyzują w ogóle te pary, które borykają się z problemem niepłodności. A to jest nieprawda, bo tak jak mówię, wszyscy szanujemy te problemy związane z niepłodnością, bo to jest rzeczywiście problem współczesności. Ale ta prawda nie wybija się w ogóle w dyskusji. Przepraszam, że się wtrącę, bo tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, że coraz więcej małżeństw boryka się z tym problemem, problemem tak, niepłodności, i lewica... tyle że in vitro nie leczy z niepłodności. Właśnie, i lewica podnosi ten argument, że to jest niby jakieś antidotum na problem demograficzny, a to jest nieprawda, dlatego że procedura in vitro nie jest metodą leczenia niepłodności, także ten problem zostaje zupełnie pominięty. Owszem, efektem tej procedury jest urodzenie dziecka, natomiast te dzieci, to też badania naukowe wskazują, jak gdyby dziedziczą te problemy
z którymi borykają się też ci rodzice, więc tutaj ten problem niepłodności narasta i on będzie narastał z każdym rokiem. Dlatego podnoszenie takiego argumentu już zupełnie mija się z celem, ale jeszcze wrócę do tego tematu, że tak naprawdę tej dyskusji nie ma, ponieważ też politycy PiS-u i generalnie społeczeństwo nie zna tej prawdy, nie zna tych argumentów naukowych, które po prostu też każą odrzucić tę procedurę, bo to nie tylko argumenty etyczne, ale właśnie naukowe. Pytanie, czy nie zna, czy zna, jeżeli zeszliśmy na ten wątek polityczny, panie redaktorze, czy Prawo i Sprawiedliwość postępuje właściwie w tej sprawie? Większość zagłosowała przeciw, część się wstrzymała, ale również byli tacy posłowie, którzy zagłosowali za tym projektem. Czy umizgiwanie się do lewicy, do tej liberalno-lewicowej części elektoratu sprawi, że PiS zwiększy swoje poparcie? Bo wydaje się, że PiS właśnie próbuje to teraz zrobić. Nie wiem, czy to akurat należałoby tak odczytać, że to jest jakieś umizgiwanie się do lewej strony. No, ja powiem w ten sposób, no, każdy ma swoje sumienie i pewnie to, czy zagłosował za ustawą, może pewnie ma jakiś powód. No, ale też zwróciłbym uwagę, no, na pewno katolik, podejmując decyzję, wybierając swojego kandydata przy urnie wyborczej, no na pewno powinien też zwracać uwagę, w jaki sposób ten polityk głosował i co reprezentuje. Tutaj przechodzimy do drugiego tematu. To może być pierwsza afera rządu Donalda Tuska, który jeszcze nie został nawet zaprzysiężony. Sejmowa większość przedstawiła ustawę o zamrożeniu cen energii, która spowodowała spadki na giełdzie. Ponadto w projekcie znalazły się zmiany dotyczące budowy farm wiatrowych, za którymi mogą stać lobby wiatrakowe. Zobaczmy materiał. We wtorek Koalicja Obywatelska i Polska 2050 złożyły w Sejmie poselski projekt ustawy o przedłużeniu zamrożenia cen energii do czerwca przyszłego roku. Problem w tym, że nowa większość sejmowa chce, aby zamrożenie cen zapłaciła jedna firma, Orlen, co będzie kosztowało 15 miliardów złotych. Skutki ujawnienia tej propozycji były natychmiastowe. Akcje koncernu spadły o ponad 9%, mówi jego prezes Daniel Obajtek. Zastanawiam się, komu zależy na obniżaniu wartości koncernu Orlen i uderzaniu w jego stabilność finansową. Najpierw opozycja atakowała fuzję, potem zapowiadała rozbijanie koncernu, a dziś powoduje spadek wartości Orlenu o ponad 5,5 miliarda złotych. Sejmowa większość twierdzi, że Orlen ma z czego płacić. Ja przypominam, że 35 miliardów złotych zysku miał w zeszłym roku Orlen. Tylko przypomnę, że proponowaliśmy w poprzedniej kadencji Sejmu wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków. Burzę w mediach wywołała druga część projektu ustawy o mrożeniu cen, przygotowanego przez Koalicję Obywatelską i Partię Hołowni. Chodzi o wrzutkę dotyczącą wiatraków. Chcą skrócić z 700 nawet do 300 metrów odległość między wiatrakami a zabudowaniami. Wiele wskazuje na to, że jest to projekt pisany pod dyktando firm wiatrakowych, mówi poseł Jacek Ozdoba, minister w kancelarii premiera. Będziemy składać absolutnie do tego projektu również poprawki, które będą likwidowały szkodliwe, niebezpieczne, lobbystyczne. Na polityków dotychczasowej opozycji wylała się fala krytyki. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka już zapowiada poprawki. Będzie poprawka, która doprecyzowuje tę odległość, dlatego że nie dość, że będzie to 500 metrów od zabudowań, to jeszcze dodatkowo będzie wprowadzona norma hałasu. Najbardziej niebezpiecznym zapisem projektu Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi jest możliwość wywłaszczenia gruntów pod farmy wiatrakowe i fotowoltaiczne. To niesamowite, że jedna ustawa, jeden sygnał dotyczący tego, że Orlen będzie pokrywał koszty rosnących cen energii, po prostu pieniądze wyparowały, 5 miliardów złotych. Niesamowite. Ale sejmowa większość przekonuje, że na biednego nie trafiło i Orlen stać na to, aby pokryć rosnące koszty energii. Czy Orlen powinien być traktowany jako taka kura, czy jako taka, no mówiąc kolokwialnie, dojna krowa, taka kura znosząca złote jaja? No jest to uderzenie rzeczywiście w naszą firmę
Skarbu Państwa, która przynosi olbrzymie zyski dla naszego budżetu. Także to jest po prostu niewytłumaczalne. Po co takie działania? To znaczy pozornie jest to niewytłumaczalne, ale można powiedzieć, że tak naprawdę gra jest cyniczna na osłabienie tego i na wzmocnienie potęgi innych przedsiębiorstw narodowych, to prawda, innych państw. Ale spadek na giełdzie był także za rządów Prawa i Sprawiedliwości, gdzie też była ogłoszona podobna danina. Nie wiem, czy państwo pamiętają taką sytuację. Więc takie sytuacje rzeczywiście się zdarzają. Ministerstwo Aktywów Państwowych zwróciło się do Komisji Nadzoru Finansowego, aby komisja sprawdziła, kto mógł na tym zarobić. To może cokolwiek wyjaśnić, panie pośle? Panie pośle, przepraszam, panie redaktorze? Myślę o posłach. Nie wiem, czy tutaj jesteśmy w stanie, czy wszelkie służby są w stanie dociec, kto mógłby zarobić na tym. Ja bym zwrócił tutaj, ale zwróciłbym tutaj uwagę na taki ważny aspekt, bo jest, to zostało sformułowane. Tutaj mówimy o składce, o takiej składce na zamrożenie cen energii. To w ogóle ci, którzy jeszcze nie rządzą, proponują przedłużenie zamrożenia cen energii, ale w ogóle to jest mowa o pół roku, nie mówimy o całym roku. I wskazane jest tutaj, wypada tak, że to Orlen miałby za to zapłacić, ale to spójrzmy, bo dzisiaj obowiązuje także to zamrożenie cen energii i też zobaczmy, jak to jest finansowane. To także współfinansują firmy energetyczne, w tym też Orlen, tutaj spółki z udziałem Skarbu Państwa, które wnoszą taką opłatę, to się potocznie nazywa właśnie od ponadnormatywnych zysków. I na to się składają spółki energetyczne, Orlen także, ale nie tylko Orlen, ale także płacą to także inne spółki, w tym też spółki, powiedzmy sobie to jasno, także niemieckie, które działają w energetyce w Polsce, także w energetyce OZE. No i jeżeli teraz mamy tutaj złożenie się dwóch projektów, ten projekt rozszerzenia możliwości finansowania w energetykę wiatrową, wiadomo, to jest tam produkcja głównie firm niemieckich, to jest jedna kwestia i wsparcie tej firm niemieckich. Z drugiej strony to, że Orlen ma za wszystko zapłacić, to znaczy, że pewne firmy nie zapłacą za to zamrożenie, a wśród nich kogo mamy? No, naszego sąsiada z zachodu. To jeszcze właśnie taka ciekawostka, bo podczas gdy ceny Orlenu spadły, to wzrosły. Do góry poszły ceny niemieckiego Siemensa. Ale to w ramach dygresji, kontrowersje właśnie wywołała ta część ustawy dotycząca budowy farm wiatrowych w tej pierwotnej wersji, bo mają być poprawki, ale w tej pierwotnej wersji ustawa miała pozwalać na stawianie wiatraków nawet 300 metrów od zabudowań mieszkalnych, z drugiej strony pozwalałaby na, w praktyce, na wywłaszczanie nieruchomości, terenów, działek pod prywatne inwestycje OZE. Czy to realne, że takie propozycje wymyśliła obecna nowa sejmowa większość, czy za tym może stać jakieś lobby? O tym mówią posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Ale oczywiście, jak zobaczymy w ogóle na sam projekt ustawy, on jest bardzo taki specjalistycznie, bym powiedział, tak napisany bardzo szybko. Ja sądzę, że nie był bardzo szybko napisany, bo pewnie on był gotowy przez jakieś lobby wiatrakowe już wiele miesięcy temu. Takie moje spekulacje, że po prostu lobby wiatrakowe przygotowało, gdyby tylko zmiana władzy powiodła się na przychylne im środowisko. Jak widzimy, myślę, że teraz zostało to przedłożone przez tych, którzy widzą interes, aby te wiatraki stawiać. Możemy sobie zadać pytanie, po co nam tyle? Naprawdę, żebyśmy skorzystali z energii wiatrowej, nie są nam potrzebne wiatraki 300 czy 500 metrów od domów. Jeszcze już też mamy sporo tych
tej energetyki wiatrowej w odległości, no, która w jakimś tam stopniu no, jest kompromisem. Będziemy mieli, no, mam nadzieję, tę energetykę wiatrową na morzu. No, chyba, że chodzi o to, żeby zabrać też Orlenowi pieniądze, żeby nie budować gdzieś na morzu w oddali od naszych domów i w miejscu, gdzie no, wieje nieporównywalnie, te wiatry są korzystniejsze dla energetyki, a budować pod domami Polaków. A dlaczego te zmiany znalazły się właśnie akurat w tej ustawie dotyczącej zamrożenia cen energii, pani redaktor? No, chodziło o to, aby ukryć te proponowane zmiany? No to jest to taka cyniczna gra, no bo jeśli prezydent zdecydowałby się na zawetowanie tego projektu, no to będzie tutaj oskarżany przez lewicę, że blokuje dobre właśnie rozwiązania mrożące te ceny energetyczne, energii. I tutaj właśnie chodzi o uderzenie w prezydenta i w taki sposób chcą przepchnąć takie rozwiązania dobre dla... No to prezydent będzie miał dylemat. Uważam, że zdecydowanie, że jeżeli te propozycje dotyczące rozwoju energetyki wiatrowej i stawiania wiatraków blisko domów naszych, w ogóle, no, to jest rozwiązanie... skandaliczne. Prezydent powinien po prostu tę ustawę zawetować, a jeżeli byłaby mowa tutaj o rekompensatach, prawda, zamrożeniu cen energii, no, to jest rolą, rząd Zjednoczonej Prawicy potrafił tak przeprowadzić zamrożenie energii, żeby to było akceptowalne, więc jeżeli nowy rząd, który być może się uformuje, nie potrafiłby tego, no to... Być może nie wszyscy to pamiętają, ale jeszcze w kwietniu tego roku w Wielkopolsce, bodajże w gminie Żerków, doszło do wypadku i łopata jednego z wiatraków runęła na ziemię. To taka łopata waży 2 tony. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nie było ofiar. No ale jeśli takie wiatraki będą usytuowane w odległości 300, a nawet 500 metrów, no to przecież nikt nie chciałby, żeby po prostu pod jego domem była... To pytanie powinno paść do każdego polityka, który poprze tę dokładnie ustawę. Dokładnie, nikt nie chciałby mieć takiego sąsiedztwa. Tutaj jest kwestia bezpieczeństwa i w przypadku tego wypadku z kwietnia tego roku, oczywiście takie wypadki nie zdarzają się często, ale wtedy też podnoszono, że ten wiatrak no, był używany tak naprawdę. Przyjechał do nas z Niemiec, był używany. Więc jeśli tutaj miałoby do nas przyjechać... Nazywa recykling, pani redaktor. Więc jeśli miałoby tych wiatraków do nas przyjechać dużo więcej, to niewykluczone, że takich używanych, być może też z jakimiś defektami, byłoby nieco więcej. No tu jest kwestia bezpieczeństwa przede wszystkim. Liberalno-lewicowa większość odwołała 8 członków komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo Polski. Zobaczmy materiał. Państwowa komisja, na czele której stanął profesor Sławomir Cęckiewicz, badała rosyjskie wpływy na polskie bezpieczeństwo po roku 2007. Stwierdzam, że Sejm odwołał pana Andrzeja Zybertowicza ze stanowiska członka Państwowej Komisji do Spraw... W debacie poprzedzającej głosowanie posłowie licytowali się o to, kto jest większym współpracownikiem Kremla. Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej sięgnął po zarzuty, ale te po 2015 roku. Wymieniał import węgla z Rosji i przejęcie Lotosu przez Orlen. To, co zrobił ten rząd, który odchodzi w niesławie, to była zdrada polskiego interesu narodowego. Poseł Paweł Zalewski z Polski 2050 zarzucał politykom PiSu, że powołanie komisji miało służyć wyłącznie propagandzie w kampanii wyborczej. Ona miała być wyłącznie instrumentem waszej polityki. Zarzuty te spotkały się z natychmiastową odpowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu przytoczył długą listę cytatów z Donalda Tuska o ocieplaniu i zacieśnianiu współpracy z Rosją. Władimir Putin i Donald Tusk. To jest polityka, panie Budka, którą naprawdę trzeba zweryfikować. Tego się dzisiaj boicie. Przed tym chcecie, aby naród polski zobaczył zasłoniętą kurtynę. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica w całości głosowały za odwołaniem członków komisji. Konfederaci podzielili się. Z kolei politycy Kukiz 15 byli przeciwko ich odwołaniu. Ja obawiam się, że w polskim Sejmie zwycięży Rosja. Komisja jeszcze przed odwołaniem członków zaprezentowała
opublikowała cząstkowy raport podsumowujący jej pracę. Najważniejszym jej punktem jest przedstawienie dowodów na to, że służba kontrwywiadu wojskowego za czasów PO-PSL uległa wpływom rosyjskich służb specjalnych. Najpierw podjęła współpracę z FSB. Bez zgody premiera zataiła zakres współpracy, by w 2013 roku, już za zgodą Donalda Tuska, podpisać porozumienie z Rosjanami. Tłumaczy były członek komisji profesor Andrzej Zybertowicz. Bez planów pracy, bez rozliczeń działania odbywa dziesiątki spotkań z przedstawicielami obcych służb specjalnych. To najłagodniejsze określenie, jakie tutaj można użyć, to jest nieprofesjonalizm i naiwność. Komisja zdążyła przeanalizować działania kluczowych polityków odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i nadzór nad służbami. Zarekomendowała, aby nie powierzać zadań i funkcji publicznych związanych z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo państwa, między innymi Donaldowi Tuskowi, Tomaszowi Siemoniakowi i Bartłomiejowi Sienkiewiczowi. Najpierw opozycja mówiła, że komisja jest niekonstytucyjna, a jak zdobyła większość w Sejmie, to nagle komisja jest zgodna z prawem. Członkowie wprawdzie zostali odwołani, ale sejmowa większość chce, tak przynajmniej zapowiada, wyłonić swoich przedstawicieli. Wyłącznie o to chodziło, panie redaktorze? Chodziło przede wszystkim o odwołanie tych, którzy są w stanie drążyć, żeby dojść do prawdy. I tylko o to, zresztą już też na etapie kampanii wyborczej, to też padało w Brukseli, że powoływanie takiej komisji w Polsce to jest jakieś działanie czy przeciw Donaldowi i Tuskowi. No, można zadać pytanie, dlaczego przeciw Tuskowi? Znaczy się, że coś na sumieniu ma? No, zresztą też jeżeli chodzi o te cytaty różne przypominane. No, przed laty Tusk mówił, że będą z Putinem pilnować, żeby nikt piachu w tryby nie sypał. No, też się zastanawiam, czy nadal pilnuje tego. Jeżeli chodzi o cytaty, to właśnie w minionym tygodniu Donald Tusk, odnosząc się do protestu przewoźników na granicy z Ukrainą, stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość naraża polskie interesy i relacje z Ukrainą, Rosją i Europą na szwank. Przejęzyczenie, czy taka właśnie freudowska pomyłka, pani redaktor? No więc właśnie, to pokazuje, że tak naprawdę ta komisja powinna działać i odwołanie tych członków, takich no, specjalistów, fachowców w swojej dziedzinie, którzy tak naprawdę gwarantowali to, że ten, zresztą to pokazuje ich raport, że jest pozbawiony takich wycieczek politycznych, tylko jest oparty na faktach. I teraz odwołanie tych członków i powołanie, czy w ogóle tutaj część tak naprawdę jest za tym, żeby ta komisja nie, w ogóle nie funkcjonowała, bo powiedzmy sobie wprost, nawet nie chodzi tylko o pokazanie całego tego pola działalności Donalda Tuska, ale tu jest cała siatka w ogóle różnych osób, które no, można powiedzieć byli takimi architektami takich tych relacji polsko-rosyjskich. Pytanie jednak, czy ta komisja miała sens, czy gdyby nadal działała, czy miałaby sens, ponieważ no, z tego częściowego raportu są już pierwsze wnioski, są rekomendacje, aby nie powierzać stanowisk publicznych zajmujących się bezpieczeństwem państwa konkretnym osobom, na przykład Donaldowi Tuskowi i Tomaszowi Siemoniakowi. No a już niebawem jeden z nich będzie premierem, a drugi koordynatorem służb specjalnych, panie redaktorze. No ale też jeżeli tak popatrzymy sobie na dokonania tych osób, których komisja zarekomendowała jako takich, no jak, nie wiem jak to zostało użyte, no, że nie powinni być, nie są predestynowani do pełnienia takich obowiązków, no to wcale, ja bym powiedział, nie jest odkrywcze, jeżeli spojrzymy wstecz, jak ci ludzie działali. Więc to też trudno było dojść do innych wniosków. Przede wszystkim bardzo trudno podważać ten raport, dlatego że on jest oparty na faktach, na dokumentach. I tutaj no, oczywiście można przemilczeć te wskazania z tego raportu, ale nie da się ich tak naprawdę, no, nie da się ich podważyć. Więc tutaj jest to ważne, dlatego że no, gdyby ta komisja działała i można by było też zestawić te raporty, na przykład
tych nowych członków, na ile one są oparte na faktach, a na ile są wycieczkami politycznymi. I to też by byłoby, no, dużo wnosiłoby w tę dyskusję, pokazywałoby rzeczywisty obraz tych relacji polsko-rosyjskich. Na tym kończymy nasz program. Naszymi gośćmi byli redaktor Urszula Wróbel oraz redaktor Artur Kowalski z naszego dziennika. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.